to Sara. Stało się. Mam karę. Karę i szlaban za jednym zamachem. Wiktor wszystko wygadał, że wyszliśmy na miasto i się zgubił. I teraz muszę wysprzątać cały dom. Dobra, Wikuś. Ja się biorę za mycie okien, a ty zrobisz pranie. Co? Pranie? No tak, ty też przeskrobałeś. Ale ja nie umiem. Dasz sobie radę. Potraktuję to jako challenge, a dla was też mam challenge. Ja się biorę za sprzątanie, a wy już wciskajcie łapki w górę. Uzbieramy 1000 łapek w górę. Do startu, start! Ja nie będę sprzątał, tylko wolę bawić. Sprzątanie dla dziewczyn. No, faktycznie, trochę brudna. To nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało. Chyba cały dzień mi się na tym zejdzie. Jedna strona gotowa, jeszcze druga. Dobra, poprzątaj mojej imprezie. Nawet szybko mi to poszło. Jeszcze podłogi. Sprawdzę, czy Wiktorek już posprzątał po swojej imprezce. O, brawo, Wikuś! Pięknie posprzątałeś. Idź rób pranie, a ja umyję podłogi. Co, pranie? Ale ja oglądam. Bądź czysto i pachnąc. O ile nie wyzionę ducha przy tym sprzątaniu. Dobra, i idę. Napiszcie w społeczności, czy wy też sprzątacie w domu. A jak tak, to czy myjecie okna, czy podłogi? Co? Tak dużo? Wszystko wyprole. Mama się ucieszy. Już się piecie. Wikuś, jak ci idzie z tym praniem? Fajnie jest, fajnie! Już koniec? Ja też już kończę! To nie jest bardzo fajne! Wy też możecie sami pracować bez mamy, bez babci, bez taty! O, jakie ciężkie! Muszę to powiesić! Skończyłam! Zwycięstwo! To idę teraz paść trupem na moje łóżko. Dla nie gotowe. Co to? To Ken! On robi planie jak ja! Ciala, ciala, mam Kena! Co? Co? Nie wierzę, Ken, który robi pranie? Tak, był na plancie. To chyba nagroda za nasze porządki. Chyba codziennie będę sprzątać w domu. A ja będę robić pranie. To Ken z serii Barbie Domowe Zajęcia.
Ma tutaj pralkę, regał i kosz na pranie i nawet płyn do prania. W tej serii też jest Ken, który się goli. Chciałabym takiego. Musiałeś świetnie zrobić pranie, skoro dostałeś taki ekstra prezent. Ekstra prezent. Szkoda, że moje mycie okien i podłóg tak się nie skończyło. To otwieram. Widzę, że nawet zacząłeś. Pomogę. Czaderski ten zestaw. Zobaczcie, ta pralka naprawdę działa. Nie będę robić pranie. O, dobrze się składa, bo mam dużo ciuszków do wyprania. Kamil musi robić pranie? To zadanie też dla facetów, nie tylko dla Barbie. Wybierzemy bluzeczkę Kena, wybierzemy to. Po ostatnim treningu strasznie śmierdzi. Proszę. Bo ty to wie. Ale Japonek się nie pierze. No. Chyba coś ci to nie idzie. Barbie, ruszę na pomoc. O, Ken, jaką fajną pralkę dziś kupiłeś. Wiedziałem, że ci się spodoba. Wow, jak w prawdziwej pralce, to się kręci. Fajne, co? Pyk, pyk. Już jest koniec. No, Czad, od dzisiaj tylko ty będziesz robił pranie w naszym domu. Fajnie, że się pojawiła pralka, bo tego brakowało mi w moim domku. Widzieliście to salto? Ding dong! Kto tam? To ja, Roxa! O, jest, już otwieram! Hejka, słyszałam, że masz nową pralkę. Mogę skorzystać, bo moja się zepsuła. Oczywiście. To jest moja ulubiona sukienka. Mogę wyprać? No jasne. Ken, nosisz różową bluzkę? Psik! Chcesz się w międzyczasie czegoś napić? Jasne, ale najpierw skorzystam z toalety. Fajny różowy kibelek. Fuj, obrzydlistwo! O, sorry, zapomniałem. Teraz powinno być okej. No, teraz mogę się załatwić. Och, co za ulga! O, pranie już robię. Cześć, ziom! Zostaw moją pralkę, ty wielkoludzie! To moja pralka! Nie oddam ci. Dawaj, ale już. Turbo wirowanie włączone. Już jest gotowe. Cukienka wyprana na głowę. Sara, słyszałam, że masz karę. Mój brat uciekł z domu. Ja pobiegłam go ratować. No i na dodatek dostałam za to karę. Czujesz? No, to nie fair. Wiktor, a ty co o tym myślisz? Myślę, że muszę zrobić nowe pranie. Będziesz już grzeczny przez resztę wakacji? Nie, nie będę. Spoko, z takimi fajnymi zabawkami szlaban to nic strasznego. Z Barbie Dream House mogę całe wakacje siedzieć w domu. To co? My bawimy się dalej. A wy pamiętajcie o łapkach i subkach. Pa!